Witam Państwa na kolejnym masterclassie, tym razem w nieco odmiennych warunkach. No cóż, życie. VWAP. Ukryta przewaga w tradingu na indeksach. To temat dzisiejszej mojej prezentacji. I ta prezentacja w zasadzie powstała na życzenie organizatora masterclass. Założenie było takie, że mam powiedzieć coś jak najprościej o rynku, a jak najbardziej wartościowo. No i trochę się zastanawiałem, ale postaram się Państwa przekonać do VWAP-u. VWAP brzmi groźnie. Nie będę się tutaj rozwodził na temat swojego doświadczenia na rynkach, to już ponad ćwierć wieku, ale chciałbym wrócić do jednego elementu, do jednego okresu w mojej karierze zawodowej na rynkach finansowych, kiedy byłem zarządzającym w Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych. Chodzi mi głównie o sposób składania i realizacji zleceń. Chciałbym, żebyście Państwo zobaczyli, że na analizę techniczną, na pewne elementy, pewne narzędzia wpływają na to, jak one wyglądają, wpływają konkretne decyzje ludzi, którzy są związani z rynkiem finansowym. Moim zadaniem tutaj było jak najbardziej uprościć to podejście do zrozumienia rynków finansowych, a ci, którzy słuchali moje wcześniejsze prezentacje, wiedzą, że o rynkach finansowych mówię często w sposób dość skomplikowany. Generalnie uważam, że rynki finansowe i poruszanie się na nich nie jest proste. Z punktu widzenia podejścia do tradingu w ogóle preferuję takie podejście i patrzenie na tradera, inwestora z punktu widzenia tak jakby trzech nóg. Jedna noga to jest budowanie strategii w oparciu o analizę techniczną. Akurat ja tutaj preferuję zdecydowanie wolumen i geometrię. Druga to zarządzanie pieniędzmi i trzecia to psychologia, zarządzanie emocjami, przede wszystkim zarządzanie sobą jako takie nieodzowne elementy. Patrząc na moje doświadczenie i teraz patrząc z perspektywy czasu, patrząc też na sposób komunikowania się z potencjalnymi odbiorcami moich informacji, ze studentami na moich szkoleniach, z osobami, które przychodzą na szkolenia, staram się, znaczy już to zrobiłem, staram się stworzyć kilka takich sentencji, które używam, za którymi stoją pewne wartości dotyczące rynków finansowych, które dla mnie są ważne i w zasadzie też uważam, że o nich należy pamiętać, nie zapominać. Jedną z nich chyba, z której najbardziej jestem znany, to jest, grają pieniądze, nie setupy. I myślę, że właśnie dokładnie w VWAP-ie znajdziemy ten element. Kolejny to jest myśl, którą niemal codziennie powtarzał nam w swoim trading roomie Bryce Gilmore. Graj to, co widzisz, nie co myślisz. Wbrew pozorom wydaje się proste, a jak pokazuje życie, to nie jest takie jednoznaczne. Jak pokazują statystyki u brokerów, jeśli chodzi o graczy, to okazuje się, że najwięcej ludzi traci w trendach, co jest dosyć ciekawe, tak? Wydaje się, że trend jest najłatwiejszym okresem do grania, okazuje się, że niestety wtedy dużo ludzi traci pieniądze. Generalnie większość ludzi ma taką tendencję, żeby grać przeciw trendowi, w związku z tym trend trwa dłużej niż myślisz. To jest kolejna sekwencja, taka, która powinna nam to przypominać. Myślę, że bardzo ważna i też będziemy patrzyli na nią pod kątem VWAP-u. Każdy interwał ma swojego sponsora, kolejny, pokazujący, że są różni gracze na różnych interwałach, mają różny kapitał i chodzi o to, żeby poznać tych uczestników rynku i to, o czym mówiłem na początku, zarządzający funduszem inwestycyjnym, to jest poznanie zasad, jakimi kierują się zarządzający, jak składają zlecenia i co z tego możemy wykorzystać dla siebie, żeby uzyskać dodatkowy edge na rynku. Tnij straty, zyski przyjdą same, może mniej znany nie jest. Nie mówię o tym tak często, ale no, stop loss to jest coś, co musi być za każdym razem na rynku, coś, co zawsze nas chroni. I tutaj znowu VWAP doskonale się odnajdzie, o czym za chwilę będziemy mówili. Kolejne to cierpliwość, dyscyplina, jeszcze raz dyscyplina. To też bardzo ważny element. Wróćmy do wykresu analizy technicznej i sposobu, w jaki podejmujemy decyzje. Czyli wszyscy mamy do dyspozycji platformę inwestycyjną, patrzymy na wykresy i na tych wykresach staramy się według jakichś elementów, które możemy określać czytaniem ruchu ceny, określać przyszły kierunek ruchu tej ceny, czego się spodziewamy. Tak? Jedni to nazywają analizą techniczną, inni nazywają to czuciem rynku czy spekulacją. Tak naprawdę, jeżeli patrzymy na wykres i wykonujemy jakiekolwiek działania na podstawie wykresu, jest to sięgnięcie po analizę techniczną. A teraz pozostaje pytanie tylko, czy kierujemy, w jaki sposób kierujemy się tą analizą techniczną. Tak? Musimy sobie uświadomić, że analiza techniczna, większość elementów opisanych w analizie technicznej powstawała co najmniej kilkadziesiąt lat temu. To, co w tej chwili się dzieje na wykresach, szybkość podejmowania decyzji, szybkość realizacji zleceń, algorytmy, które funkcjonują na giełdach, to zmieniło niejako rozumienie analizy technicznej i z tego musimy sobie zdać sprawę, ale to nie znaczy się, że ona nie jest wykorzystywana. Ona jest wykorzystywana w ten lub inny sposób, czyli mając świadomość tego, że są różni uczestnicy rynku, którzy mają różne cele do osiągnięcia na rynku, generalnie chcą zarobić pieniądze, ale teraz wybierają interwały, w jaki sposób chcą to uzyskać, czy w dłuższym terminie, czy w krótkim terminie, czy tutaj są dostawcy płynności. Każdy z nich ma jakiś swój cel do zrealizowania. I teraz znając kanon analizy technicznej, znając setupy, znając miejsca, w których większość graczy ustawia swoje stop-lossy, to inni uczestnicy rynku szukający płynności mogą to wykorzystywać właśnie po to, żeby uzyskać tę płynność, żeby wyrzucić ich stop-lossy. Co nie oznacza, że nie należy stawiać stop-lossów. Stop-loss zawsze powinien towarzyszyć naszej obecności na rynku, gdyż brak stop-lossów bardzo często wiąże się z utratą wszystkich środków. Zrozumieć rynki finansowe, tym bardziej teraz nie jest to proste. W zasadzie nie ma takiej potrzeby. Tak? Myślę, że w tej chwili duzi gracze obecni na rynku sami mają problem z tym, żeby zidentyfikować właściwą wartość poszczególnych spółek. No i to jest jakaś też nauczka dla nas. Myślę, że właśnie VWAP, czyli bycie po właściwej stronie rynku, jest dużo bardziej istotne dla nas niż zrozumienie, dlaczego w tym momencie te spółki są tak, a nie inaczej wyceniane, jeśli chodzi na przykład o rynek amerykański. Mieliśmy to doświadczenie w całej panice covidowej, kiedy wszyscy spodziewali się dalszej kontynuacji spadków, zahamowania gospodarki, a rynki amerykańskie są na nowych szczytach i to dużo powyżej szczytów. I tak naprawdę nie wiemy, jak wyceniać, jaka jest wartość w tej chwili rzeczywista, fundamentalna tych spółek. Dla nas tym bardziej jest istotne, żeby grać to, co widzisz, a nie co myślisz. I tutaj też jest jeden bardzo istotny element, o którym wspomniałem już na początku, że statystyki brokerów pokazują, że większość uczestników rynku traci pieniądze w trendach. Coś, co wydaje się absurdalne, bo w trendzie powinno się łatwo zarabiać, ale miejmy świadomość tego, że trendy trwają krócej. Rynek większą część czasu spędza w konsolidacjach. 80% czasu rynek jest, można powiedzieć, w różnego zakresie konsolidacjach, ale w trendach bocznych, kiedy zachowania typu dokupowanie taniej przy spadającej cenie jakiegoś waloru powoduje to, że uśredniamy sobie cenę do dołu, no i przy jakimś odbiciu jesteśmy zadowoleni. I to przez jakiś okres w trendzie bocznym pracuje dla nas i wydaje nam się, że to jest słuszne podejście do rynków, a potem, gdy przychodzi faza trendu, uderzenie trendu, większość tych uczestników bankrutuje, nie używają stop lossów i to są konsekwencje. I tutaj to nie jest pytanie, czy się zbankrutuje, tylko kiedy się zbankrutuje, jak długo będzie się obecnym na rynku. Tak? Także tym bardziej jest istotne, graj to, co widzisz, nie co myślisz. I bycie po właściwej stronie jakiejś średniej cenowej już daje pewną przewagę pod tym względem, a tym bardziej, jeśli mówimy o średniej cenowej ważonej wolumenem. I właśnie VWAP Wróćmy do VWAP. VWAP średnia ważona wolumenem. Zasadnicza przewaga nad zwykłymi średnimi cenowymi. Obliczana jest na podstawie realnego wolumenu na rynkach, czyli wchodzi ten element, grają pieniądze, nie setupy. I tutaj krok do tyłu, do czasu, kiedy zarządzałem w funduszu inwestycyjnym, żeby pokazać Państwu, że to nie jest jakaś oderwana średnia od życia rynkowego, tak? Ale że to jest fragment tego, jak realizują zlecenia zarządzający. Proszę sobie wyobrazić, że jako zarządzający mam pod opieką nie tylko jeden fundusz, ale kilka funduszy. No i wiadomo, to są realnie dosyć duże pieniądze. Ja nie uprawiam tam day tradingu. Ja raczej staram się kupować spółki do tego funduszu o przynajmniej średnim terminie, tak? Zakładam, czyli przyglądam się sytuacji fundamentalnej spółki, czy za nią stoi jakaś wartość, przyglądam się trendom, oceniam sytuację generalnie rynkową, po czym jak decyduję się zająć pozycję na danej spółce, no to nie robię tego przez jeden dzień zwykle. Tylko w zależności od środków, od alokacji funduszu, no to może trwać kilkanaście dni spokojnie. Patrzę w tym czasie na średnie obroty na spółce i powiedzmy, jeżeli widzę, że spółka ma na przykład 60 000 akcji średniego wolumenu z ostatnich powiedzmy 2 tygodni czy 10 dni, no to zdaję sobie sprawę, że tak kupienie 20 000, no to już jest jakieś tam wyzwanie dla mnie dziennie, a powiedzmy chcę kupić 200 000 akcji, a może nawet więcej. W związku z tym ja nie realizuję tego zlecenia sam. Ja daję takie zlecenie maklerowi, z jednym z domów maklerskich, z którym współpracujemy. Daję zlecenie, żeby zrealizował mi to zlecenie po rynku, tak? Po cenach rynkowych w ciągu dnia, żeby kupił mi w ciągu dnia 20 000 akcji. Jak on to robi? Ja będę go oceniał z tego, czy on kupi je dobrze, czy źle. W związku z tym on stara się kupić te walory po cenie zbliżonej właśnie do średniej ważonej wolumenem. Ja tak go oceniam. Generalnie jego zadanie jest takie, żeby kupić przy średniej ważonej wolumenem, jeżeli kupuje akcje, albo lekko poniżej VWAP-u, to wtedy jest to dobrze kupione, są walory. Jeżeli kupi mi powyżej średniej ważonej właśnie, powyżej średniej ceny dnia i walory się zamkną gdzieś niżej w ciągu dnia, no to ja będę niezadowolony z jego zakupów, tym bardziej, że to wpłynie już ujemnie na moją jednostkę, na wycenę mojej jednostki funduszu. Także mam nadzieję, że rozumieją Państwo istotę tego, że też sposobu wykonywania zlecenia. Tak? Oczywiście klient może, broker może do mnie zadzwonić, że może takie zlecenie po danej cenie zrobić z innym klientem, jeżeli znajdzie drugą przeciwstawną stronę, ale zwykle bardzo często odbywa się to właśnie wokół, stara się realizować wokół VWAP. Jaka informacja z tego dla nas płynie? Dla nas płynie taka informacja, że tamte zlecenia, jeżeli ja jestem obecny na rynku, jeżeli zarządzający są obecni na rynku i składający zlecenia, tam mogą być zlecenia, które są na rynku. Jeżeli z kolei jest sprzedawany dany walor, no to też również te zlecenia sprzedaży w okolicach VWAP-u będą. Wiąże też się z tym jedna uwaga, że jeżeli cena odchyli się znacząco od VWAP-u, no to chęć do zakupu przez brokera tych akcji dla mnie, no będzie malała, czyli on będzie oczekiwał powrotu do tego VWAP-u, żeby tam kupować. To jest informacja dla nas z punktu widzenia oceny rynku. A z punktu widzenia inwestorów instytucjonalnych VWAP jest używany do pomiaru po prostu jakości wykonania zleceń przez instytucje finansowe. I to nie jest coś nowego. Żeśmy to wykorzystywali na rynkach no, przeszło 20 lat temu. W tej chwili myślę, że służą do tego komputery, które starają się to realizować i to widać, jak popatrzymy sobie na wykresy. I teraz musimy mieć świadomość, że to mogą realizować inwestorzy instytucjonalni, mniejsi, którzy powiedzmy kupują przez parę dni, ale też mogą takie zlecenia realizować duże fundusze, wielkie fundusze, które robią alokację swoich aktywów raz na kwartał na przykład i też muszą to zrobić przy jakiejś cenie, tak? Dlatego warto obserwować VWAP również oparty o wyższe interwały i to jest zgodne z tą sentencją, którą wspominam. Każdy interwał ma swojego sponsora. Myślę, że warto o tym pamiętać. Trzeba mieć świadomość, kto uczestniczy w rynku i kto go kształtuje i kto ma wpływ na ceny. Wracając do naszych wykresów i do X-Station, no pytanie zasadnicze się pojawia, gdzie znajdę ten VWAP, tak? Średnią ważoną. Wywołanie wskaźników, pojawia nam się okienko z VWAP-em w tej chwili dostępne na platformie i tutaj pojawiają nam się różne opcje, tak? Chciałbym, żebyśmy sobie z tego zdali sprawę. Pierwsza to jest klasyczny VWAP z danej sesji. Potem mamy VWAP tygodniowy, czyli od początku tygodnia. I na przykład jest to bardzo ważna, fajna informacja dla nas. Na przykład w czwartek wiemy, jaka jest średnia cena zakupów poczynionych, czy średnia cena transakcji z całego tego tygodnia. Czyli VWAP miesięczny, roczny, ale też mamy tutaj wersję taką sesyjną, ale taką, którą możemy sobie poustawiać custom. I to jest bardzo fajna wersja, gdyż nie dość, że przy na przykład zwykłym VWAP-ie możemy sobie ustawić działanie tego VWAP-u od konkretnej godziny, na przykład od otwarcia rynku, indeksów w Niemczech, czyli na przykład o godzinie 9 rano, czy otwarcie rynku amerykańskiego o 15:30, albo od początku dnia. Również możemy sobie ustawić dowolną liczbę dni kalendarzowych wstecz. Czyli na przykład myśląc o VWAP-ie tygodniowym, no nie musimy, wiadomo, że w poniedziałek on jest taki sam jak VWAP dzienny, ale możemy sobie ustawić na przykład 7 dni kalendarzowych i będziemy mieli z tygodnia średnią cenę. Jest to dla nas informacja, myślę, bardzo przydatna informacja do tego, jak postrzegać trend na danym rynku. Wracając do klasycznego VWAP-u, tak? To jest efekt po włączeniu, wrzuceniu VWAP-u sesyjnego i widzimy tutaj taki skok ceny na początku sesji, tak? W sensie skok tej średniej, tak? Przeskakuje, tak? Bo VWAP zaczyna się budować od początku dnia, kiedy mamy wolumen i dane ceny. W ciągu handlu niemieckiego, tu mamy na rynku niemieckim czy rynku amerykańskim, no, które chodzą no, prawie 24 godziny na dobę, nie tylko w czasie sesji, czyli tej sesji, kiedy chodzi indeks. Ten VWAP zaczyna nam się budować. Tutaj mamy rynek amerykański, widzimy, że w nocy kolejnego dnia zaczyna nam się kształtować, następuje przeskok ze średniej, z jaką się z VWAP-u poprzedniego dnia i rozpoczyna nam pracować, pojawiać się średnia, która jest VWAP-em bieżącego dnia i nam prowadzi rynek. Kolejnego dnia to samo. Na co bym zwrócił uwagę, bardzo istotną rzecz, to VWAP, zamknięcie VWAP-u z poprzedniego dnia. Jest to taka dla nas informacja, po jakiej średniej cenie z poprzedniego dnia kupili czy sprzedali inwestorzy dany walor, w tym momencie tutaj kontrakt na S&P 500. Jest to dla nas bardzo, myślę, że fajna informacja mówiąca nam o trendzie. Tak? Skoro VWAP z poprzedniego dnia jest powyżej nas i my jesteśmy z ceną poniżej VWAP-u z dnia bieżącego, no to wiadomo, że mamy trend spadkowy. Tak? Kolejny VWAP będący niżej kolejnego dnia no potwierdza nam, że jesteśmy w trendzie spadkowym. I jeżeli znowuż w ciągu dnia jesteśmy poniżej VWAP-u w czasie sesji, no, pokazuje nam, że jest to trend spadkowy. No już mam nadzieję, że dostrzegacie Państwo takie elementy potencjalne do zagrania pozycji krótkiej, czyli retest VWAP-u tu, czy retest VWAP-u tutaj, mając za plecami trend spadkowy jako fajne miejsce do zagrania. No i patrzenie, co rynek zrobi. Jeżeli VWAP jest spadającym, to wiadomo, że średnia cena ważona wolumenem spada, w związku z tym mamy trend spadkowy. To była mowa o VWAP-ie dziennym, tak? Ten VWAP dzienny możemy skonfrontować na przykład z VWAP-em tygodniowym czy z VWAP-em miesięcznym. Krótkie spojrzenie na VWAP z tygodnia i z miesiąca i mamy taką odpowiedź na wykresie, gdzie my w zasadzie na tym wykresie jesteśmy, jaki jest trend. Jakie są trendy, czyli gdzie są ci, którzy jakie są średnie ceny zakupu z tygodnia, jakie są średnie ceny zakupu z miesiąca, tak? A my jesteśmy powyżej VWAP-u dziennego, na przykład w tej przestrzeni, no to widać, że nie dość, że jesteśmy powyżej VWAP-u miesięcznego, tygodniowego i dziennego, to znaczy, że mamy z tego punktu widzenia VWAP-ów mamy trend wzrostowy. No, daje nam to taki obraz multiinterwałowej analizy trendu, no i pozwala nam no, szukać potencjalnych typów dnia. Jeżeli wiadomo, że rynek jest powyżej VWAP-u miesięcznego, tygodniowego i powyżej dziennego, no to jest szansa na znalezienie dnia trendowego, tak? No bo to w pewnym momencie dochodzi do euforii i pokazują się dni trendowe. Jeżeli patrzymy na te VWAP-y z różnych obszarów, dzienny, tygodniowy i miesięczny, i one są, no, przecinają się między sobą, to też nam pokazuje, gdzie my na rynkach jesteśmy, w jakich potencjalnych trendach jesteśmy. Czy jesteśmy między VWAP-em miesięcznym a tygodniowym, poniżej którego, czyli pokazuje nam, gdzie mamy wsparcia i opory również. Także to jest multiinterwałowa analiza, pokazuje nam, czego możemy spodziewać się na rynkach. Czyli jeżeli rynek na przykład w tej chwili na końcu wykresu widzimy, że gdzieś mamy tutaj wsparcie wynikające z VWAP-a miesięcznego, no ale jesteśmy w dziennym, poniżej VWAP-a dziennego i tygodniowego, czyli jesteśmy w jakimś trendzie wzrostowym. Na tych wykresach, które tutaj obserwujemy, pojawiają nam się też te trójkąciki i zielone, właściwie strzałki i czerwone. Chciałbym na nie zwrócić uwagę, one trochę tutaj zaburzają wykres, ale też chciałbym, żeby one zostały na tych wykresach. To jest ostatnia nasza praca i poprzednia nasza praca, takie określenie gęstości akumulacji dystrybucji. To jest zobrazowanie jednego z trzech praw Wyckoff'a. Nakład versus rezultat. I teraz, jeżeli je połączymy sobie z naszą analizą trendów, wsparcia oporów wynikających z VWAP-a, no to może to być fajny element, który możemy włączyć w strategię, czyli bardziej definiujący nam to, co się dzieje tu i teraz. Tak? Tu i teraz. Nakład versus rezultat jako sygnał. I teraz, jeżeli potraktujemy VWAP, w tym przypadku na przykład VWAP miesięczny z dłuższego interwału jako potencjalny opór, to widzimy, że pojawienie się gęstości akumulacji na tym oporze, przepraszam, gęstości dystrybucji na tym oporze jest potencjalnym sygnałem do rozegrania do dołu. Podobnie w tych rejonach gęstość dystrybucji na oporze VWAP-u miesięcznego. Inna sytuacja, kiedy mamy wybicie VWAP-u miesięcznego i powrót, i mamy retest. Także VWAP jako przydatne narzędzie do analizy trendów w połączeniu z jakimiś sygnałami wydaje mi się bardzo ciekawym rozwiązaniem. Tutaj na tym wykresie macie Państwo przykład VWAP-u kwartalnego, żeby pokazać, że warto też patrzeć na wyższe interwały, że też stanowi pewne wsparcie, tak? Pracuje jako wsparcie, VWAP miesięczny jako opór, jako wsparcie. Warto na te elementy patrzeć, gdzie jesteśmy z punktu widzenia VWAP-u na różnych interwałach. Pora postawić sobie pytanie, czy to może być moja przewaga VWAP. Mam nadzieję, że to już Państwo widzicie, patrząc na te wykresy, które obserwowaliśmy, ale ja chciałbym jeszcze przetestować je zgodnie ze swoimi takimi spostrzeżeniami, z tym motto, takie, które stosuję dla rynku, żebyśmy popatrzyli, jak się ma VWAP dla nich i czy to jest taka właściwie ta jedna rada jak najprościej o rynkach VWAP. To zadanie, które sobie postawiłem, żeby o tym w ten sposób powiedzieć. Grają pieniądze, nie setupy. Jak ma się VWAP do tego? VWAP pokazuje, kto ma kontrolę na danym interwale. Pokazuje aktualny sentyment dzienny, czyli pokazuje nam tu i teraz i pokazuje nam, czy przewagę mają kupujący, czy przewagę mają sprzedający. VWAP może określić nam trend rynkowy dzienny, tygodniowy i dowolny, zgodnie ze zdefiniowanym wskaźnikiem. VWAP działa jako wsparcie i opór. Pokazuje nam, gdzie są średnie ceny zakupów czy sprzedaży inwestorów. VWAP jest miernikiem przewagi kupujących albo sprzedających, jak na to patrzymy, zależnie gdzie on jest. Jeżeli handel jest powyżej VWAP-u, to oznacza, że kupujący mają w danej chwili kontrolę. Kiedy ceny spadają poniżej, oznacza to, że podaż przejmuje kontrolę na rynku. Na co warto jeszcze patrzeć? Na kierunek VWAP-u, czyli ważny jest, w jakim kierunku, czy rośnie, czy spada. Jeśli VWAP rośnie, oznacza to, że kupujący mają kontrolę i niejako postrzegają dobrze ten walor i są skłonni płacić wyższą cenę. Razem VWAP rośnie, rośnie wolumen, akceptują wyższe ceny. Jeśli VWAP spada, oznacza to, że sprzedający mają kontrolę. Jeśli VWAP jest płaski, oznacza to, że nikt nie kontroluje rynku i w zasadzie mamy konsolidację, jest próba akumulacji sprzedaży wokół VWAP-u, tak? Jest to dla nas też informacja. Tu jest ważny element jeszcze. Kampanie akumulacji i dystrybucji wymagają czasu. Ja zawsze na swoich szkoleniach też powtarzałem, że to, że akumulacji dokonuje się głównie na barach spadkowych, a dystrybucji na barach wzrostowych, no to też to jest jeden element, ale drugi element to jest, że te procesy wymagają czasu, czyli średnia, nawet zwykła średnia, jaką stosujemy na rynku, musi dogonić wykres, wypłaszczyć się, odwrócić. To wymaga czasu. I VWAP też to świetnie pokazuje, a dodatkowo wychwytuje nam to, czy kupujący akceptują wyższe ceny, czy nie, tak? Po jakich cenach kupują, bo ta średnia pokazuje nam, czy zaczyna rosnąć, czy nie. I co bardzo istotne, to o czym mówiłem, o tych statystykach, że dużo ludzi traci w trendach, przede wszystkim pokazuje nam VWAP, graj to, co widzisz, nie co myślisz. Krótkie spojrzenie na wykres i widzimy, gdzie jesteśmy, tak? Mamy VWAP tygodniowy, jesteśmy pod VWAP-em tygodniowym, jesteśmy pod VWAP-em dziennym, mamy sygnały gęstości dystrybucji, no to są sygnały sprzedaży. Patrzymy, widzimy, co się dzieje. Trend jest spadkowy. Jeżeli potraktujemy sobie jako wyższego interwału trend tygodniowy, VWAP dzienny, jesteśmy poniżej, mamy tu i teraz akcje podażowe, nakład versus rezultat, gęstość dystrybucji do sprzedaży. Idąc dalej, zaczynamy kombinować, co się dzieje na tym wykresie. Tutaj na przykład wielu ważnych czytelników zacznie dostrzegać potencjalną akumulację, tak? Potencjalną akumulację, zadajmy sobie pytanie, co to jest ten trading wręcz, tak? No, nosi znamiona akumulacji. I to jest jeden z elementów, który bardzo lubimy, czyli lubimy zawracać trend, tak? Pytanie, czy to jest akumulacja, czy nie, ale popatrzmy, gdzie jest VWAP. VWAP spada, jesteśmy nad VWAP-em, jeżeli to jest akumulacja, to nastąpi wybicie i będąc po właściwej stronie VWAP-u, będziemy grali to, co widzimy, a nie to, co myślimy. Nie to, że myślimy, że to jest akumulacja. Czy to jest akumulacja? To się okaże. Pamiętajmy o kolejnym motcie, którego dosyć często używam. Trend trwa dłużej niż myślisz. Bardzo często na to się łapałem, także trend ma swoją siłę, tak? Bądź po właściwej stronie trendu. Pilnuj VWAP. My patrzymy na wykres, zastanawiamy się, tak? Patrzymy na ten wykres na wyższym interwale. Może to już koniec korekty, tak? Bo widać, że w wyższym trendzie, widać, że VWAP miesięczny nam rośnie, jesteśmy pod VWAP-em tygodniowym, pod VWAP-em dziennym, widzimy jakąś potencjalną akumulację, widzimy cienie od dołu, widzimy gęstość akumulacji, no ale gdzie jest VWAP? VWAP jest nad nami. Okej, to może być koniec korekty, ale niech nam cena i ruch ceny z wolumenem to pokaże. Przejdźmy na właściwą stronę VWAP-u. Pamiętaj, trend trwa dłużej niż myślisz. Graj to, co widzisz, nie co myślisz. Ja myślę, że to może jest koniec korekty, ale na razie potrzebuję potwierdzenia w przejściu VWAP-u. Gdzie jest VWAP? Nie pozwala mi grać do góry. Poczekaj na właściwą stronę VWAP-u. Bardzo ważne informacje. Jak przejdziemy na kolejny dzień, zobaczymy, że no, właśnie rację w tym, że trend trwa dłużej niż myśl. Okazało się, że te dobre miejsce do sprzedaży na VWAP-ie, potencjalna coś, co wyglądało akumulacyjnie, okazało się, że zostaje przebite. Mamy zamknięcie w środku tej konsolidacji, jesteśmy pod VWAP-em. Otwiera nam się kolejny dzień, widzimy, że VWAP z poprzedniego dnia jest wyżej, VWAP wczorajszy, czyli tutaj patrząc z perspektywy tego dnia, jest wyżej. W nocy rynek, mimo że się handluje powyżej VWAP-u, no może odwraca, tak, może jest akumulacja, ale w końcu spada pod VWAP. No i tu mam idealny setup, tak, idealny setup. Retest VWAP-u, VWAP dzienny spadkowy, z poprzedniego dnia VWAP jest wyżej. To okazuje się, że to był trading range, który być może był próbą akumulacji na ten moment, ale nie udano. Cena podąża dalej, a z punktu widzenia nas jako inwestorów na rynku jest bycie po właściwej stronie rynku. Tym bardziej na rynkach lewarowanych jest to istotne. Mamy idealny setup wejścia na rynek po stronie krótkiej, tak? W czasie sesji europejskiej. VWAP-y jasno nam pokazują tygodniowy jest wyżej, spadkowy. Pozwala nam grać tylko w jednym kierunku. Każdy interwał ma swojego sponsora i tutaj przychodzi pora na VWAP-y z różnych interwałów. Po raz kolejny, ja już o tym mówiłem, tu możemy stosować VWAP miesięczny czy VWAP tygodniowy. No ciężko jest VWAP stosować miesięczny pierwszego dnia, jak się miesiąc rozpoczyna, ale na przykład możemy zastosować sobie VWAP 30-dniowy, który daje nam obraz tego, gdzie jest średnia miesięczna. No i o dziwo, jak popatrzymy sobie, wrzucimy sobie te VWAP-y na rynek, okazuje się, że one bardzo fajnie pracują jako opory albo jako wsparcia, tak? Czyli jako multiinterwałowe spojrzenie na poszczególne rynku. Czyli na przykład, żeby sobie mieć taki pogląd, jaka jest średnia cena transakcyjna z ostatnich 7 dni, no to możemy zastosować sobie VWAP 7-dniowy, z 30 dni około miesięczny, no to znowuż mamy informacje na rynku, jak bieżąca cena ma się do danej ceny. A trzeba pamiętać o tym, że pracują one bardzo często, bardzo fajnie jako wsparcie i opory. Bądź po właściwej stronie VWAP-u, czyli tnij straty, zyski przyjdą same. Jesteś nie po właściwej stronie VWAP-u, znowuż niedokładnie, to nie musi być dokładnie. Pamiętajmy o tym, że rynek w czasie konsolidacji handluje się wokół VWAP-ów, tą i z powrotem, ale widać, że na przykład jeżeli są zlecenia przy VWAP-ie, czyli zlecenia takiego zarządzającego, jak ja, który składał, ma sporo do kupienia, to jak rynek dochodzi, to tam się pojawia kupno i ta cena bardzo mocno odskakuje, tak? Czyli widać takie odejście od VWAP-u i to jest element charakterystyczny, który możemy potem wykorzystać w strategiach. Na pewno bardzo ważne jest pilnowanie się i bycie po właściwej stronie, czyli jeżeli mamy dzień, w którym chcemy grać długie, jesteśmy cały czas pod VWAP-em, no to widać, że jest presja, nie wiem, co możemy sobie myśleć, presja do dołu, tak, jak jest spadkowy. Nie ma sensu kopać się zawsze, nie wiem, z koniem, tak. Naprawdę warto ileś razy wylecieć, wyjść z rynku i poczekać, aż się złapie rynek, trend zgodny z kierunkiem, bezpiecznie prowadzony. Na przykład wtedy po VWAP-ie możemy VWAP wykorzystywać jako stop loss. No i tutaj bardzo ważne elementy, cierpliwość, dyscyplina i jeszcze raz dyscyplina, żeby po prostu to stosować, tak? Co jest bardzo ważne. W dni zwyżkowe rynek pozostaje powyżej VWAP-u. W dniach spadkowych rynek pozostaje poniżej VWAP-u. Bardzo ważne elementy. W przypadku konsolidacji rynek pozostaje w pobliżu VWAP-u, który pozostaje mniej więcej płaska. To są ważne informacje też w oczekiwaniu dla nas, jaki charakter rynku danego dnia może być. Czy to będzie trend, czy to będzie konsolidacja. Jak sobie popatrzymy na dwa przykładowe dni, to mamy jeden dzień. Widać, że VWAP z poprzedniego dnia gdzieś jest wyżej, ale widzimy, że ten VWAP jest spadkowy, widzimy mocne odejście od VWAP-u, widzimy retest VWAP-u. Wyżej, niedokładnie, może nie dokładnie nam zadziała, ale widzimy tu gęstość dystrybucji jako pewien element wskazujący nam, co się może dziać. Kolejne mocne odejście i retest VWAP-u z uptrustem, ze spadającą, tutaj widzimy z tym wolnym, jest potencjalnym naszym zagraniem do dołu. Jesteśmy poniżej VWAP-u z poprzedniego dnia, mamy VWAP spadkowy i jest możliwość zagrania z trendem. Bardzo fajny ruch bierzemy, tak? Czyli daje nam podpowiedź, czy rynek jest trendowy, czy jest w konsolidacji. A rynek trendowy nie jest częsty, tak? To jest mniej więcej 20% tylko czasu rynki spędzają w trendach, resztę to w konsolidacjach, czyli chodzą, tak jak kolejnego dnia, bardziej wokół VWAP-u, tak? Inteligentne pieniądze kupują poniżej VWAP-u, następnie, gdy cena cofa się do VWAP-u, mamy price action wokół VWAP-u. Czyli tutaj się rozgrywa i należy to obserwować. Aby uzyskać ciągły trend, musi być odrzucenie od VWAP-u. Jeśli rynek nie kontynuuje odrzucenia od VWAP-u, załóż sesję boczną, czyli tego typu, że będziemy mieli tego typu zachowanie. Tak? To jest typ bardziej boczny. Tutaj możemy przeanalizować kolejne kroki, właśnie podchodzenie do VWAP-u po rozpoczęciu dnia. Widzimy, że warto patrzeć na ten moment sesyjny, kiedy pojawiają się pieniądze. Mamy VWAP z poprzedniego dnia jako opór, rynek odchodzi, spada poniżej VWAP-u, ale nie ma tutaj przejścia, przebicia i retestu, tylko widać, że jest silny powrót, tak? Widać, że tutaj są na razie zlecenia kupna. Rynek wraca, testuje dzień VWAP z poprzedniego dnia, testuje VWAP, to są jakieś zlecenia, które są, to widać tutaj na rynku. Rynek odchodzi, ale nie ma silnego odejścia i przebija ten VWAP. No widać, że jest akurat Mamy dzień konsolidacji wokół VWAP-u, jest próba kupowania. Zresztą potem jak spojrzymy z perspektywy czasu, widać, że tutaj mieliśmy ewidentnie trend boczny. Patrząc na VWAP, pora na strategię, tak? Czy możemy opracować sobie jakieś strategie odnośnie VWAP? Pierwsza, która się nasuwa, taka dosyć prosta, to kupno powrotu do VWAP-u w zgodzie z trendami wyższego stopnia, jako koniec korekty. Czyli jesteśmy powyżej VWAP-u miesięcznego, tygodniowego na przykład i mamy na dziennym powrót do VWAP-u dziennego, jako próba kupna. Druga strategia może być na przykład przełamanie VWAP-u po akumulacji dystrybucji, jeżeli jesteśmy w stanie to określić i zobaczyć na rynkach. Myślę, że warto i warto wtedy wykorzystać to jako element, można wykorzystać jako element triggera i prowadzenia pozycji, czyli VWAP po akumulacji, przełamanie VWAP-u. Zagrania przeciwtrendowe na powrót do VWAP-u, czyli konsolidacji, no to bazuje właśnie na tej niechęci z kolei, kiedy jesteśmy w szerszym na przykład trading range'u, na niechęci maklerów wykonujących zlecenia te do dyspozycji maklera, że jeżeli cena odejdzie od VWAP-u, oni nie bardzo chcą kupować, czekają na powrót do VWAP-u, tak? I teraz, jeżeli mamy narzędzia takie w postaci na przykład odchylenia standardowego, możemy popatrzeć, ile statystycznie cena oddala się od VWAP-u, żeby potem powrócić do VWAP-u. Niestety tego narzędzia nie mamy jeszcze na X-Station, ale być może się pojawi, także będzie można to prześledzić i wtedy pomyśleć o tego typu strategiach. Na razie miejmy tylko świadomość tego. VWAP możemy traktować jako stop loss, kiedy mamy dzień trendowy, trend trwa dłużej niż myślisz, czyli warto go traktować jako stop loss, bo pokazuje nam przejęcie kontroli. No i włączenie do strategii VWAP-u z poprzedniego dnia jako wsparcia i opór, jako takiego rozsądnego podejścia do trendu. Szybkie spojrzenie na wykres pokazuje nam, jak możemy tutaj podejść do tych strategii. Widać dość jasno, że po odrzuceniu widać VWAP z poprzedniego dnia, gdzie jest, spadał czy rósł. To jest pierwsze pytanie, które powinniśmy sobie zadać. Widzimy, że poprzedniego dnia tutaj mieliśmy VWAP spadający, no i gdzieś wyżej jest VWAP z poprzedniego dnia. Widzimy, że po otwarciu sesji, początek sesji w tych okolicach mamy, w początkowym ruchu wokół VWAP-u, tutaj mamy ten ruch wokół VWAP-u, jeśli cena pokaże siłę w odejściu, szukaj retestu. I taką siłą, to widać siłę odejścia tutaj na przykład, tak? I mamy retest. Znowuż niedokładny, ale mamy pierwszy retest, drugi retest, ale są potencjalny nasz edge, no taki edge na zagranie do dołu, bo jesteśmy poniżej poprzedniego VWAP-u i schodzimy poniżej VWAP-u bieżącego dnia. No szczególnie tutaj widać, że mamy cień od góry i tutaj mamy świecę ewidentnie odchodzącą. No próba zagrania, stop loss gdzieś powyżej, szukanie zagrania w tym kierunku. Test VWAP-u, czyli powrót do VWAP-u jest takim sprawdzeniem, czy tam są zlecenia przy VWAP-ie. One oczywiście nie zawsze muszą być. Pamiętajmy o tym, że specyfika tych zarządzających, którzy składają zlecenia, no nie jest taka, że są codziennie na rynku. Ale z kolei ludzie kupujący, sprzedający zlecenia, na przykład dla różnych firm, mają świadomość tego, że istoty VWAP-u i w tych okolicach poszukują zakupu, także day traderzy również próbują sytuować swoje zlecenia w tych okolicach. Patrząc na dzień konsolidacyjny, widzimy też, że te testy VWAP-u następują i następują przełamania. I to znowuż też są szanse na jakąś akcję, ale patrząc na układ VWAP-u z tego dnia konkretnego, kiedy widać, że konsolidacja jest trend boczny, to widzimy, że VWAP z poprzedniego dnia stanowi opór, ale rynek przechodzi po przebijaniu VWAP-u dziennego, no widać, że powraca. Tak? Tutaj mamy przebicie ostrzejsze, rynek powraca i no, chodzi wokół. Także widać, że jest konsolidacja, która no, handel odbywa się wokół VWAP-u i niedokładnie jako wsparcie i opór. Innego dnia widzimy, że jest dla nas szansa zagrania zgodnie z zasadami strategii. Jeżeli widzimy VWAP poprzedniego dnia jest powyżej, stanowi jako opór i mamy odejście od VWAP-u bieżącego dnia w trakcie sesji, powrót do VWAP-u, test. Widzimy, że to w tym czerwonym okienku mamy możliwość zagrania krótkiej pozycji w zgodzie, po pierwsze, jesteśmy z trendem VWAP-u tygodniowego, bo jesteśmy pod VWAP-em tygodniowym. VWAP z poprzedniego dnia jest wyżej, czyli stanowi dla nas opór. Mamy trend spadkowy, skoro jesteśmy VWAP dzisiejszego dnia jest poniżej VWAP-u z poprzedniego dnia, jesteśmy poniżej VWAP-u, szukamy zagrania do dołu. Bardzo często taki test VWAP-u, 2-3 świece po otwarciu ma miejsce i tutaj bym patrzył na test VWAP-u skuteczny, tak? Czy będzie skuteczny, czy nie. Patrząc na tę sesję, ten konkretny przypadek, widzimy, że VWAP z poprzedniego dnia stanowi opór i pierwszy test to mamy VWAP-u od góry, tak? Widać, że był test, odejście, wyjście w strefę oporową i w zasadzie tu powinien być kolejny test, który jest załamany. I teraz nawet jeżeli graliśmy długą w tym miejscu, jeżeli próbowaliśmy grać w tym miejscu długą, zostaliśmy wrzuceni na stop lossie, to kolejne zagranie przy reteście VWAP-u daje nam możliwość zajęcia pozycji, którą jesteśmy w stanie znacznie dłużej utrzymać zgodnie z bieżącym VWAP-em. Czyli mimo, że tutaj wycięło nas na stop lossie, wylecieliśmy, to tutaj mamy szansę odrobienia tego z nawiązką poprzez to, że będziemy trzymali się VWAP-u. Czekaj na test VWAP-u, czekaj na reakcję i silną świecę od VWAP-u i tam szukaj zagrania. Generalne zasady. Nie graj długich na instrumentach, które są poniżej VWAP-u. Nie graj krótkich, jeśli jesteś powyżej VWAP-u. Jeśli jest daleko od VWAP-u, to odwrócenie możliwe jest z celem dojścia do VWAP-u. Jeśli cena jest powyżej VWAP-u z poprzedniego dnia i VWAP-u, szukamy kupna. Jeśli cena jest poniżej VWAP-u z poprzedniego dnia i VWAP-u dzisiejszego, szukamy sprzedaży. Szukaj potwierdzenia w price action i wolumenie. Przykładowa strategia. Zasady. Poprzedzający dzień trend wzrostowy. Brak zamknięcia na naszym interwale poniżej poprzedniego dnia swingowego, czyli mamy układ charakterystyczny price action, coraz wyższych szczytów, coraz wyższych dołków. Pokazuje nam, że jest trend, tak, z punktu widzenia price action. Cena poprzedniego dnia zamknęła się powyżej VWAP-u. Szukaj rano korekty do VWAP-u z poprzedniego dnia. Czym wcześniejsza i szybsza, tym lepiej na zajęcie pozycji drugiej. Patrz na wolumen. Świeca nie może się zamknąć poniżej VWAP-u, nie powinna. Jeżeli nie, to szukamy następnego wejścia. Zagrania tylko wtedy, gdy masz dobre wejście i zadowalający RR, czyli stosunek ryzyka do potencjalnego zwrotu. W trendzie spadkowym odwracamy zasady. I przykłady na wykresie. Zatrzymam ich na chwilę, bo już mi się czas chciałem skontrolować. To tutaj cięcie zrobię, tak? 40 już? Tak. Dobra. W sensie nie pauzowałeś nagrania? Nie pauzuję, tylko tutaj to cięcie zrobimy. Dobra, przylecę sobie, zobaczę ile jest 40, czyli w 5 minut muszę się wyrobić. No to jak zrobisz 10, to mówię, że Kacper to nie zrobi lepiej. Dobra, czyli mamy równo 40, tak? Tak. Dobra. To mówię, że przewalimy 10 minut, to też mówię, że to zazwyczaj jest tak, że to się przeciąga. Dobra, tutaj nic nie wycinałem, czyli jedziemy dalej, ale przejdę. Dobra, jedziemy? Tak? Tak. Spójrzmy na ten wykres, tak? Widzimy, że w tle mamy trend spadkowy, niższe szczyty, niższe dołki. Sesja nam się zamyka tutaj koło 22. To jest akurat NASDAQ, wykres 5-minutowy. Widzieliśmy, że struktura jest spadkowa. Kolejny dzień. W nocy widzimy, że ceny nam rosną. Jesteśmy poniżej VWAP-u dziennego. Powyżej VWAP-u dziennego i zbliżamy się w końcu do sesji, tak? Widzimy, gdzie mamy VWAP z poprzedniego dnia jako potencjalne wsparcie czy opór. Widać, że na początku sesji ten VWAP z poprzedniego dnia działa jako wsparcie, a zamknięcie poprzedniego dnia mamy poniżej VWAP-u generalnie. Czyli to pokazywało słabość, czyli generalnie powinno nam pokazywać, że będziemy szukali zagrania do dołu. Po teście VWAP-u z poprzedniego dnia mamy odejście do góry, po czym widać, że tutaj cienie od góry i powrót dosyć agresywny pod VWAP z dnia dzisiejszego, aczkolwiek na ten moment ten VWAP będzie nad VWAP-em z poprzedniego dnia, ale chwilę później po tym ruchu dosyć impulsowym do dołu rynek pokazuje słabość. No i tutaj mamy fajne szukanie potencjalnego wejścia przy teście VWAP-u razem z VWAP-em z poprzedniego dnia jako zagranie do dołu. Rynek nam się układa do zejścia do dołu. Myślę, że to jest fajny setup na sell w tych okolicach. Kolejny przykład. VWAP z poprzedniego dnia jako opór, podejście, świeca podchodząca. Teraz fajnie było poczekać na trigger. Tym triggerem na przykład może być tutaj zejście, zamknięcie, wybicie tej świecy podchodzącej pod VWAP. VWAP z poprzedniego dnia jest powyżej. Stop loss możemy postawić powyżej tego VWAP-u z poprzedniego dnia albo nieco wyżej. Ja osobiście preferuję nieco szersze stop lossy. I na przykład postawiłbym go w tej sytuacji nad tą świecą inicjującą ten spadek, w sytuacji, kiedy chcę złapać ruch. Tak? No i trzymamy do końca sesji, do zamknięcia sesji. No, daje nam zamknąć poniżej VWAP-u, czy możemy szukać zamknięcia, prowadzenia pozycji w nieco w inny sposób, na przykład prowadzenia pozycji po barach. Tak? Także widzimy, że patrząc na ostatni bar, no tutaj moglibyśmy zamykać pozycję, patrząc na sposób prowadzenia. Kolejny dzień. Patrzymy sobie dzień później na tę samą sytuację, też żeby uświadomić Państwu, że czy to już jest takie proste. Nie, to nie jest takie proste. Myślę, że warto dołączyć do całej analizy też patrzenie z punktu widzenia wolumenu, z punktu widzenia price action, przede wszystkim multiinterwałowe spojrzenie. Patrzmy na dzień, w którym robiłem prezentację, akurat po kolei robiąc te zrzuty. No i w zasadzie tutaj wszystko się niby nakładało z punktu widzenia takiego mechanicznego patrzenia na VWAP. Na zagranie krótkiej pozycji widzimy trend spadkowy, widzimy VWAP tygodniowy wyżej, VWAP z poprzedniego dnia mamy powyżej, jesteśmy poniżej VWAP-u, rynek dochodzi do testowania VWAP-u. Ale co nam się tutaj rzuca w oczy, tak? Na co warto zwrócić uwagę? Warto zwrócić uwagę na ten bar wzrostowy po wyłamaniu dołka na ogromnym wolumenie na początku. Jest to kupowanie. Widać, że tutaj nastąpiło kupno. Widać, że mieliśmy spring. Odsyłam do mojego szkolenia odnośnie wolumenu dostępnego na platformie XTB, czyli wybicie stop lossów i ruch do góry. I widzimy, że samo podchodzenie pod ten VWAP jest bardzo agresywne. A co najważniejsze, rzut oka na wyższe interwały, rzut oka na czytanie wykresu z wyższych interwałów. No widzimy, że właśnie mamy retest wsparcia, czyli rynek zretestował wsparcia i odchodzi od wsparcia, czyli jest na ważnym miejscu z punktu widzenia wykresu dziennego. Oczywiście możemy tam spojrzeć na VWAP na przykład miesięczny, gdzie jest, który będzie pokazywał nam wsparcie, ale też wydaje mi się, że ważne jest patrzenie, no po prostu trzeba patrzeć i analizować wykres, to co widzimy na wykresie. Mam nadzieję, że dla wszystkich jest jasne, że to miejsce jest istotnym wsparciem z punktu widzenia wykresu dziennego, a na dniach generalnie mamy trend wzrostowy i to na tym etapie wygląda na korektę do wsparcia w tym trendzie wzrostowym. No i widzimy chwilę później, też patrząc na wykres M5, widzimy, że tutaj nie ma żadnego odrzucenia od VWAP-u, tylko jest jego przebicie, ostre przebicie na świecy mocno wzrostowej, no i w zasadzie nie mamy tutaj triggera w postaci słabej świecy odrzucenia od VWAP-u, także to też powinno nas chronić. Patrząc dalej na ten wykres, widać, że po tym odrzuceniu też mamy zejście poniżej VWAP-u, tak? Ale mam nadzieję, że wiele osób dostrzega tutaj tę kampanię akumulacji i ma świadomość tego, że schodząc poniżej tego VWAP-u, schodzimy, za plecami mamy spring, schodzimy tutaj do 50%, to jest ostatnim punktem popytu, no i że wcześniej mieliśmy zidentyfikowaną popyt i akcję do góry w tym ruchu, także to pokazuje siłę. To jest akumulacja z próbą odwrócenia, mimo że trendy pokazują nam bieżącą sytuację, na spadkową, tak? Ale doświadczenie i nieco większa wiedza pokazuje, że to jest to fajne miejsce do zakupu, a jeżeli się myliliśmy, to też no, kolejna ewolucja tego wykresu powinna nas naprowadzić na właściwą drogę. Jeżeli sobie popatrzymy, jeżeli nawet zostaliśmy poza rynkiem, to naszym obowiązkiem jest dostosowanie się do tego, po której stronie VWAP-u będziemy. widzimy ostre przejście do góry. Nawet jeżeli tutaj zagrywaliśmy zgodnie z układem VWAP-ów tygodniowego i tygodniowego do dołu, tę świecę przecinającą VWAP, no to tutaj powinniśmy zostać wyrzuceni gdzieś z rynku. Sposób podejścia pod VWAP ten dzienny, zachowanie się tej świecy pokazuje jasno siłę, że tutaj na tym rynku jest siła. A tak idąc już w trakcie robienia tej prezentacji, no element nieco później, no to jest nasze miejsce, kiedy widzimy, że mamy siłę za plecami, mamy akumulację, retest VWAP-u jako potencjalne miejsce do zajęcia pozycji, mimo że jesteśmy pod VWAP-em z poprzedniego dnia, mimo że jesteśmy pod VWAP-em tygodniowym, ale mając w pamięci wykres dzienny, widzimy, że teraz gramy zgodnie z kierunkiem wykresu dziennego i z tym kierunkiem przepływu pieniędzy w ciągu dnia. Także mam nadzieję, że VWAP jako narzędzie do stosowania w tradingu przypadnie Państwu do gustu i mam nadzieję, że będzie dla Was takim uproszczeniem spojrzenia na bieżącą sytuację na rynku i mam nadzieję, że będzie elementem do zbudowania trading planu. Dziękuję serdecznie Państwu i zapraszam na kolejne wykłady z cyklu Masterclass.